Ja chciałem coś o Remigiuszu też powiedzieć, bo Remigiusz Szuman pochodzi z Poznania, studiował we Wrocławiu. No, nagrał dużo płyt z różnymi ludźmi, a nagrał też między innymi płytę swoją autorską z Markiem Piekarczykiem czy z Mateuszem Pospieszalskim. Z Szalanu. No a no, oczywiście śpiewa podobnie jak jego poprzednik Krzysiu. Piosenki prawdziwe, wynikające gdzieś tam z doświadczenia, z odczuwania. Też się chyba wymyśli. Mieszka we Wrocławiu, a tyle chciałem na temat Remka. Tak, witamy wszystkich z powrotem tutaj. A ja chcę powiedzieć tak, oglądałam wywiad z Remikiem i Remik powiedział, że jego marzeniem jest, żeby zmalować obrazy. Żeby być malarzem. Nie, słuchajcie, nie musi kupować sobie pędzla, ale ja myślę, że wystarczy, że posłuchamy jego utworów, jego śpiewu i jego muzyki i zobaczymy, że Remik jest niezłym malarzem. Już. Uff. Halo, wszystko. Zaczynamy.